Jeszcze nie nagrywa. Cicho bądź. Nie nagrywa jeszcze, nie nagrywa. Zamknij się. Dawaj. Siemanko, jestem dziś z Damianem z NDB Fishing Team. Jesteśmy na miejscówce otwartej od 1 października. Dzisiaj jest pierwszy dzień, gdzie możemy tu łowić i będziemy chodzić za szczupakiem. Głównie za szczupakiem, ale głównie za szczupakiem, ale jeszcze można za pstrągiem. Mam jeszcze dwa tygodnie, dwa i pół. Dwa i pół tygodnia pstrąga, więc jeszcze można jeszcze coś złowić. Ja standardowo lubię na lekko, Damian to jest szczupakowiec, także będę się dzisiaj uczył od niego. Ale co, woda jest niska, także może być ciężko, aczkolwiek coś tam spróbujemy wydziobać, nie? Tak, zobaczymy. No, mamy tu fajne rybki, naprawdę fajne, grube, duże szczupaki z zeszłego roku, także mam nadzieję, że w tym roku też wejdą. Także oglądajcie, no i zobaczymy co będzie, hej! Myślałem, że się wywaliłeś. O kurde! Wow, ile takie cudo? 60 prosi. Ładny. Na sztycy ten? Tak. Gumowana siatka? I kuleczka wpadła do wody. Na razie. Ja czuję, jak się będą wyryć. O, w ogóle nawinąłem grubą, wiesz? Tak? 20. Już ten okres, wiesz, dużo prezenty to... No naprawdę, no. Jest! Jest! Dobra, idę. Kupi go! No. Dobra. Gdzie go tam masz? No nie jest już. To musisz dołożyć, panie. Czekaj, bo mi wlazł pod krzaczka. O. 70 czy coś, nie? Dzięki Damianicio. Spoko. No więcej może być, po 80. No. Czekaj, tam zginę, bo ja już nie mam. Spoko. A ja sobie wezmę. A on się rozkłada? Co? Ty, a ty matę masz? A ty nie masz? Mam, ale z podbierakiem. Powiem ci, że może mieć koło 8. Chcesz miarenie? Czy chcesz? No tak jakby się dał. Nie wiem gdzie on się wbił. Co? Nie wiem gdzie się wbił. Tu gdzieś się wbił. Dobra. Nie ruszaj się. No dobra. Zobaczymy, czy na duży kaliber reaguje, czy na mały, nie? No zobaczmy. Poczekaj. Jest 80. 80. Jest pierwsza rybka. 83, tak? Tak. No także już ładny klopcik. Także spoczko. A był to 8 mniejszy, nie? Tak. Ale powiem ci, mocny był. Mamy pierwszą rybkę dzisiaj. 83, tak? Bo? Tak, 83 cm ładny. Wziął na muszkę. Akurat wczoraj kolega mi skręcił. I już dała rybkę, także rybkę już dajemy do podbieraczka i ją tu delikatnie opuszczę. Tam zejść, tam jest lepiej. Dobra, puszczaj dziada. I szukamy jeszcze większych, nie? Już płyn. Poszedł? Poszedł. Dobra, super. Dzięki stary. Dobra, ty panie. Patrz. Ta sama mucha praktycznie. Ten może być. No zobaczymy po jeszcze stronę, za stronę?
Chyba byś musiał tu iść, bo mocny jest. Strasznie, panie, dalekie. Największy chyba, co? Chyba tak. No patrz. Dobra. Uwaga, trzeba być. Dawaj, wkładaj. Jest? Jest, no. I chyba grubszy. O kurde, ten już jest fajny. Z tego samego miejsca. Rzuciłem... Nie ustawiałem teraz tam, tylko pewnie tu. No bo może. Tak, bo tu one może za spokojna woda, może bardziej natleniona jest. Będą mordować. Dobra, wyjmij mu. Już wyciągamy. Co to ma na roś? Jakąś taką widzisz. No spokojnie, patrz, już by się ruszał. No patrz. Zobaczmy, co my tu mamy. Jest no, odrobinę. 85. 85, tak? Już chciał. Nie, cofnij do przodu. Nie będzie miał 85. 84 pan. 84? Poczekaj, teraz no. 80. No, 8,4 z grosza. 8,4, tak? No, to już tak ładnie. Tak, ale już fajnie, no. Fajnie jest. No zobaczcie, ile? 10 minut łowienia? No, Adam. Druga rybka. To samo miejsce, to dwa samo brania. To samo miejsce, dwa brania, o! Także fajny, 8 ile? 8,4, nie? Także fajna sztuka. No, zobacz, jaki rześki. Rześki, dzik. Dobra, do woreczka, do tego, do woreczka mówię. Podtrzymam do kapsa. Tak go puszczasz? Poszedł? Poszedł. Dobra, jest dobrze. A akurat mamy teraz nowy dzień. Ja z Damianem nic więcej nie złowiliśmy. Tak się pięknie zapowiadał ten dzień. Niestety wpadły tylko dwie rybki. Wędkowaliśmy w sumie do 12. No już nie było co nagrywać, więc stwierdziłem, że dogram troszkę materiału. No i jestem na rzeczce. Mam tak jak wcześniej kijek pod szczupaka i lżejszy kijek pod mniejsze rybki, więc biorę się do roboty, nie przedłużam. Mam nadzieję, że coś dołowię, bo mam jakieś 3 godzinki, zanim będę musiał córkę odebrać ze szkoły, więc biorę się do łowienia. Ale było branie. Ja pierdzielę, jakie było branie. Nie trafił w to. Rany boskie, jakie to było branie. To musiał być klej na 100%, to naprawdę duże. Ale nie trafił w oblera. Ło, aż mam serducho normalnie na ciśnienie 150 na 90. To jest szczupak. Kurde, ja byłem przekonany, że to jest kleń. Ja to jest szczupak, kurde. Byłem pewny, że to jest kleń. Na tak płytkiej wodzie. I to niezbyt duży. Na wędkę. Street sticka do 10 gram. No, troszkę będę miał tu dostęp kiepski, ale może coś się z tego, może się uda. O, ale skoczył. No, miałem nadzieję, że to jest, kurde, mój rekordowy kleń. No jesteś. No już całkiem przyzwoity, na pewno powyżej 60 cm. Wyciągnę go na brzeg, żeby go odhaczyć. I go zaraz wypuścimy. Op. Rybka, no spokojnie, nie ruszaj się. Zobaczcie, rybka sama się wyczepiła. Bardzo agresywne branie szczupaka. Ale normalnie tam jest 30 cm wody. I powiem wam, nie spodziewałem się, że szczupak będzie stał na takiej wodzie. Tam mam głębsze miejsca. A tu taki. Ach, ale smok, zobaczcie. Fajna rybka. Na delikatnym kijku.
widziałem, jak mi wziął. Oj, oj, oj. A, nie trafił. Jest. Coś jest. Co my tu, coś małego, pstrążek? O, jest i pstrążek. Nie wiem, czy już wspominałem, ale u nas jeszcze sezon trwa. Jest jeszcze w sumie 2 tygodnie. No taki ładny. Zobaczcie, ładnie ubarwiony, nie za duży. Z 25 cm, no ale jest. Zmykaj. Także u nas jeszcze 2 tygodnie jest sezonu, więc może jeszcze w przyszłym tygodniu się bardziej na nich skupię. Bo będę musiał niestety czekać do kwietnia, także no nic. Kurde, znowu nietrafiony. Zostawiłem te miejsce na 1,5 godziny. Co najmniej 1,5 godziny. Poszedłem tam dalej. No i założyłem teraz kraw starego kanibala klauna. No i się nie wpiął. Aj, aj, aj. No coś nie mogę ich wepiąć. Zobaczcie, jakie ładne ząbki zostawiono. Ja już niestety muszę jechać. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Trzymajcie się, pozdrowienia i do następnego. Hej!